Dziś historyjka wydawałoby się o prostej rzeczy, jaką jest lutowanie, a właściwie nie tyle samo lutowanie, tylko ten przyrząd, czyli lutownica. Przez wiele lat posiadałem starą, PRL-owską lutownicę i w ogóle nie znałem, nie stanowiło ona żadnego problemu. Bez problemu trzymała się cyna. No, może dlatego, że ta cyna była taka stara, czyli z dodatkiem ołowiu, w związku z tym nie ześlizgiwała się, nie trzeba było stosować jakichś super czyścików, wacików, sprężynek i innych główienek. To po prostu wystarczyło co pewien czas oskrobać tą otulinę taką czarną, przycisnąć do kalafonicyny i działało. Mur beton. Mogła stać sobie 3 godziny włączona i nic. I tak działała przez 30 parę lat. No ale w pewnym momencie niestety jej żywotność, jakby to powiedzieć, się skończyła. To myślę sobie, no co za problem. No. Przecież technika poszła do przodu. Na pewno kupię sobie jeszcze lepszą lutownicę. No i byłem, tak jak to mówił słynny polityk, w mylnym błędzie. No poszedłem sobie do sklepu. Wybór, proszę bardzo, taki śmaki owakie. Kupiłem. No nie wiem, 10 razy, 15 razy użyte, na krótko, no 15-20 minut i zrobiła przydęk, korki wywaliło po lutownicy. No to myślę sobie, tym razem postawię, kupię porządną lutownicę, nie chińskie badziewie. No bo innego tak na dostępnym, zwykłym rynku, tak żeby wyjść kupić, nie było. Tylko chińskie. No więc kupiłem w szanowanej firmie z korzeniami tak zwanymi niemieckimi. Nie chcę wymieniać nazwy, żeby nie mówili, że robię im antyreklamę. Za 70 parę złotych. Też z napisem producent Belgii. W Belgii. Nie w Chinach, tylko w Belgii. No niestety znowu łup i po zabawie. No więc myślę sobie, jeżeli nie można dostać porządnej lutownicy takiej, zwykłej tej oporowej, to może ja zdecyduję się na transmartarówkę. Wynika, że najlepsze są jeszcze te stare polskie, gdzie wyraźnie zaznaczają, że to nie chińskie. No ale ona ma swoje plusy i minusy. Nie chodzi o cenę, chodzi o to, że jak czasami się może przydarzyć, jak się coś robi przy elektronice, a przepali się grocik, to elektronika też pójdzie w diabły, bo cały prąd pójdzie w tranzystor czy inną rzecz. Więc jednak myślę sobie, poszukamy. No i szczęście mi dopisało. Plusem to jest, że to jest stary wyrób radziecki. Mnie nie przeszkadza, że radziecki. Chociaż opinia o rosyjskich wyrobach, radzieckich wyrobach była zawsze marna, ale toporne, prymitywne i tak dalej. Czasami ludzie mieli rację, ale w wielu wypadkach niestety nie. Często było na tej zasadzie, że nie mieliśmy ich za co lubić w sprawach politycznych, no to nie lubiliśmy ich wyrobów. No tak to jest. No. I to jest lutownica małej mocy, niestety 25 W. Do małych elementów to się sprawdza. No, czas wygrzania, żeby pracowała pełną mocą, jest 5 minut, to mówi producent, i to się nawet zgadza. Otóż nie zwróciłem uwagi, że oprócz lutownicy, a jak tu widać, jest, są inne rzeczy. W pierwszym momencie pomyślałem, że to są cyna czy coś takiego, a tu nie. Dodatkowy zapasowy grot. I uwaga, grzałeczka ze spiralą. Konstrukcja jest tak zrobiona. Jedna śrubeczka odkręcamy i gdyby się przepaliła, wkładamy drugą. No. Pokażcie mi teraz taką lutownicę, gdzie w komplecie ci dają takie rzeczy. Na dodatek nie chcę mi się już tego rozbierać, ale oczywiście próbując ją uruchomić był problem, bo musiałem dorobić ciurkę na uziemienie. Bo w tych czasach nikt na to nie zwracał uwagi. Jeszcze nie było nawet takich w gniazdkach takich
ujęć oprócz gniazdek w łazience. Żeby wywiercić otworek, musiałem to rozebrać. Nie będę już teraz rozbierał po raz drugi tej wtyczki, ale też mnie powaliło. No na czym widz polega? Otóż na tym, że przewody są zarobione, to znaczy tak, zrobione jest ładne kółeczko, gdzie tam idzie pod śrubeczkę, zawielone cyną, kółeczko jest ładnie zlutowane i dopiero potem śrubka dokręca. Ja już wiele rzeczy rozbierałem, różnego rodzaju wtyczki w żelazkach, no, w różnych innych rzeczach. Nie spotkałem się, żeby dzisiaj tak się wykonywało solidnie. No chylę czoła przed Rosjanami. Jaka będzie żywotność tego urządzenia? Nie wiem. Ale może będzie tak jak z tym powiedzeniem. Nie mniotca, nie łamiotca. Jest bardzo poręczna, leciutka. I co jest dobre, że ma normalny, miękki sznur. Ktoś powie, no tak, to powinien być mocny sznur. Otóż, jeżeli musisz mieć sznur, taki jakby krowę miał prowadzić na pastwisko, gruby, który ci się wygina ta lutownica, nie słucha się, zwala ci wszystko ze stołu, to nie bierz się w ogóle za lutowanie, bo albo sobie coś zrobisz, albo komuś zrobisz. Ktoś, kto umie się nią posługiwać, potrzebuje miękki, wygodny przewód, który mu nie będzie stawiał oporu, a nie, że dociskasz, ona ci odskakuje w górę. No. Muszę się uderzyć w piersi. Otóż w tamtych czasach należałem do tego grona 99% Polaków. Nawet ci, co rządzili, uważali, że to, co jest u nas na rynku, to jest tandeta, a to, co jest na zachodzie, a szczególnie kupione za ciężkie dolary w Peweksie, no to po prostu jest cudo. Cudo klękać, całować, za przeproszeniem, 4 litery, w najgorszym wypadku rękę. Otóż tak nie było. Rzeczywiście nasze wyroby, szczególnie jeżeli chodzi o pewne rzeczy elektroniczne czy ten, ustępowały technologicznie. To nie ulega wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie, to znaczy dokładność wykonania, solidność wykonania, użyte do tego materiały, no to po prostu genialne na dzisiejsze czasy. Czy były genialne na tamte? Nie, bo również wtedy na Zachodzie produkowano rzeczy trwałe i na długi czas. Rzeczywiście one były proporcjonalnie droższe niż dzisiaj, ale po prostu jak się coś kupowało od lodówki, kto ma lodówkę, to wie, ja mam w domu, miałem już ją wyrzucić 10 lat temu, Mińsk. Kupiono w 1984 roku. No do dzisiaj chodzi, no to co mam zrobić? Żadna półka się nie urwała, już wszelki trzymają, a znajomy kupił sobie z bardzo znanej firmy jakiejś tam koreańskiej, no i po 2 latach uszczelki już się wygięły, nie domyka się. Ona jest niby ekologiczna, żret na początku używała tylko 800 watów, on do mnie mówi, wiesz, a twoja żre 1,2 kW. No ale jak mu te uszczelki poszły, to mu podłączył sobie taki liczniczek, żeby sprawdzić, to mu żre 1,8. No i co? Więc z tą tak zwaną oszczędnością, ekologicznością, prawda, to wszystko jest pic na woda fotomonta, żeby fabryki specjalnie robią tandetę, żeby sprzedać nam szybciutko następny towar. No, wyszło to wszystko przy takiej prostej lutownicy, ale tak to jest. Jeżeli to jest tak, jak to się mawiało, że nie mniotca, nie łamiotca rosyjskie, to podejrzewam, że z tym zapasem ta lutownica mnie przeżyje. Chociaż sobie akurat tego nie życzę. Mam nadzieję, że będę bardziej trwałym elementem. Ale tam u góry już jest zapisane. Ile ja będę sobie lutował, bo ja lutuję dla przyjemności, nie dla pieniędzy. Siedząc sobie na emeryturze, udowadniam, że jeszcze mózg mi funkcjonuje. To jest bardzo ważne do tego, szczególnie jak to lekarz kiedyś mi powiedział, jeżeli pan się budzi rano, nic pana nie boli, no to radzę sprawdzić puls, bo może pan już nie żyć. I tym miłym akcentem pozdrawiam fanów elektroniki starej, nowej. Tej nowej to właśnie nie ma co, bo co można wylutować, jak się wszystko jest zrobione na procesorach czy jakichś scalakach.